Mija 9 miesięcy, od kiedy Rosja rozpoczęła zbrodniczą, pełnoskalową agresję przeciwko Ukrainie. Większość państw świata wykazuje olbrzymią solidarność, aby powstrzymać rosyjski terror. Tylko dzięki decyzji Polski nie ma wśród nas dzisiaj przedstawicieli agresora. Rosja każdego dnia ostrzeliwuje nas z artylerii i systemów rakietowych. Widzimy, kto realnie pomaga Rosji, a kto zagraża. Świat to widzi i wyciągniemy wnioski, kto był solidarny, a kto się bał, kogo sparaliżował strach i nie był aktywny we wspieraniu Ukrainy. Przyszłość OBWE będzie udana tylko pod warunkiem, że wszystkie kraje członkowskie będą szanowały wartości, na które się zgodziliśmy. Obawiam się, że obecnie zbiór tego, w czym się zgadzamy, jest coraz mniejszy. Jedna rzecz wydaje się całkowicie pewna. W historii OBWE nie mamy doświadczenia podobnie fundamentalnego kryzysu, jak obecna wojna na Ukrainie, którą rozpoczęła Federacja Rosyjska. Ta wojna jest egzystencjalna zagrożeniem dla Ukrainy, natomiast OBWE zadaje sobie pytania o własną rolę w XXI wieku. Wciąż jednak wierzę w nasze partnerstwo i naszą współpracę, bo wspólnie będziemy w stanie oprzeć się wszystkim zagrożeniom i wrócić na ścieżkę postępu i pokoju.